Cześć i witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Państwa na prezentację nowej stacji Białystok Zielone Wzgórza. Zapraszam na materiał. Znajduję się teraz na pętli Zielone Wzgórza. Widzimy tutaj autobusy. Pętli zatrzymują się trzy linie autobusowe. Linia 21, 23 i 25. Pojechał. No idziemy na peron. Obecnie jest czynny tylko peron drugi. Peron pierwszy jest nieczynny obecnie. Druga strona. Pierwszy. No i wchodzimy na peron. I mamy pierwszy pociąg. Pesodelt. Peron ma dwie części. Jedna część, ta część peronu można dojechać do Czeremchy, a tamta strona do Warszawy i dalej. Obowiązujący od dzisiaj rozkład jazdy. Wiata, ławeczki. Informacja. Oczywiście linie dla niewidomych. Peron jest bardzo długi. W sumie nie wiem po co, ale tak jest. Semafory. Napis. Z nazwą stacji, a właściwie przystanku.
Na ten moment nie ma tutaj żadnego parkingu samochodowego, więc to jest wada. Drugi pociąg dzisiejszego dnia. Wkład wagonowy, taki Intercity. Budowany przystanek numer 1. Zamiast wind mamy taką serpentynkę. Tak to wygląda. Teraz jestem po drugiej stronie, na ulicy Starosielce.